zanim przejdziemy też do podpunktu D, to teraz także jest projekt do rządu. Do tego projektu też został dołączony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4. W związku z tym otwieram dyskusję nad wnioskiem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Rozumiem, że nikt. W takim razie przystępujemy do głosowania nad wnioskiem. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wniosek został przyjęty i przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zadania powierzonego w zakresie prac remontowych dróg chodników i oświetlenia w 2013 roku. Tak jak wspomniałem, jest to projekt zarządu. Głównym jego celem jest realizacja remontu ulicy Algierskiej, ulicy kluczowej dla dość istotnego rejonu Woli Puchackiej. W związku z tym, tak jak Państwu mówiłem na ostatniej sesji, większość środków związanych z infrastrukturą została zapisana na tym paragrafie inwestycyjnym. Dopiero podczas wakacji udało się dokonać przesunięcia wnioskowanego oczywiście przez Radę. I na zadania remontowe udało się przesunąć kwotę 266 tysięcy złotych. A już wcześniej tam na tym zadaniu była kwota 138 tysięcy złotych, którą Komisja Infrastruktury postanowiła przeznaczyć na kontynuację remontu ulicy Bojki. W związku z tym, że ulica Algierska, ten rejon ulicy Algierskiej, tam także ulica Trawniki, Niepokórskiego, w znacznej mierze ta infrastruktura drogowa w tamtym rejonie została zbudowana dzięki wysiłkowi społecznemu tych mieszkańców. Oni to budowali jeszcze w takim wyczynie społecznym. Od kilkudziesięciu lat te ulice nie były remontowane. Ci mieszkańcy, tak jak pamiętam, też od co najmniej kilkunastu lat tutaj regularnie przychodzą do Rady i proszą o sfinansowanie przez Radę remontu. Przychodzili także do mnie wielokrotnie na dyżury. Poza tym oni też nie wykazują się taką bardzo, w przeciwieństwie do innych mieszkańców, roszczeniową postawą, tylko też z siebie jakby tutaj coś chcą dać dla dzielnicy i uważam, że taką postawę należy w jakiś sposób premiować. W związku z tym zarząd proponuje, aby w tym roku tą ulicę Algierską wykonać, przeprowadzić remont. Ponadto ta kwota, która została przesunięta, pozwoli także na kontynuowanie remontu ulicy Macedońskiej. No i już ta kwota, która tam zresztą była wcześniej, pozwoli na kontynuację remontu ulicy Wojny. Taka jest propozycja. Jest to propozycja też konsultowana z przewodniczącym Komisji Infrastruktury. W związku z tym otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę. Ja chciałem zapytać, jaka to kwota? Remont ulicy Algierskiej według takich szacunków, powiedzmy bardzo, bardzo, bardzo zawyżonych, to jest około 140 tysięcy. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że to się zmieści pewnie w jakimś 110 może. Tak przypuszczam. Natomiast aby ten remont mógł być zrealizowany, no, trzeba jakby tą ulicę i to zadanie podnieść wyżej na liście rankingowej. Jest. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciałby powiedzieć?
Rozumiem, że nikt. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w druku 7313. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym uchwała została podjęta.